Siema, hejo, słuchajcie, dzisiaj przyjeżdża Tomek. Ma dobrą wiadomość dla was, dla mnie. Kupuje motocykl. A jaki to będzie motocykl, to wszystko wam powie na miejscu. Nie chciał nic mówić. Do mnie dzwoni, nie? Mówi tak, słuchaj, zdecydowałem się, kupuję motocykl, nie? A ja mówię, no dobra, ale powiedz co i jak, nie? A on mówi, nie, mówi, tajemnica na razie jest. Kamerę zostawiam odpaloną. Być może, że przyjedzie swoim już na kołach. Nie wiem, nie pytajcie się nic, nie wiem. Zobaczymy, co majsterszef wymyślił. Siema, przyjechali już byki. Siema, Tomek. Siema, ja się zastanawiam. No? U ciebie to sprzęgło, jak to lekko chodzi? No widzisz, bo jest 9 tutaj. No. I dlatego po prostu musisz trochę się napompować, wiesz? Jak się napompuje, dobrze chodzi. A tak to szarpie zaraz, nie? Jak jest zimny. To nie dobrze. I nie napompowane. No i ciężko ruszyć. Wyrywa od razu. Pa, bang. I koło. No Tomek, jak z tym twoim motocyklem? Narobiłeś szumu? Narobiłem szumu dzisiaj. No i co? Jaki motocykl? Myślę. Może kurde KTM. Może coś w tym dwusuwie jednak, może bym się przekonał, bo dwusuwy tańsze. No. Ale słabo, kurde. Dwusuw fajny jest. Dwusuw, no niby fajny, Kuba mówi, że dobre, ale kurde, ja nie umiem jeździć tym dwusuwem. No, dwusuwem to tak. Wszystko drogie, przeglądam no. Te internety w cholerę. No, wszystko drogie. I chyba podjąłem decyzję. O ja, już ja się boję. Jaka? Zostawiamy Kajosa 250 u nas w stajni. O kurde. Decyzja. Kasę masz? Mam. O, graty. Biorę. Wielkie. No mówiłeś, że nie masz. Ale się znalazł? Się znalazł. No nie mówiłeś, że... Idę to wyprowadzić, życie. Bo to chyba już się moje, znalazłeś? Nie? Już Tomka, to już jest twoje Kajo. Tata. Tomek ma Kajo. Te czwórkę, 250. Cicho, niech na koło wyrwie. Na koło będziesz wyrywał od razu? Nie, bo szkoda plastik. To jest na dotarciu jeszcze. Patrz, no jeden dwusów będzie w garażu. Wyprowadzę. Graty. Ale naprawdę, jakąś muzyczkę muszę tu podłożyć. Bongole! Proszę bardzo. A tu już trzej. Trzymaj kursor. Sani jest Tomek tu u góry. O, jak się nachylisz? Widzisz, czarny? A widzę. No, i go do góry mocno. Odpalił. Zalane. Słyszysz, jak teraz się wkręca dopiero? Zalało. No, pamiętaj, że tu jest czterosuw. Tak, nigdy z gazem. Prawda, jak się odpala czterosuwa? Bez gazu. Tak. Bo tu to nie pierdzi. A dwusuwa? Z gazem. Patrz, bo to nie pierdzi. Jak dwusuw pierdzi, to musi mieć patrz. Z tyle manetki musi mieć, żeby to było chociaż tu. Tak? No. Tomek, możesz Sani wyłączyć. Ale się denerwujesz. Cały chodzisz. Kurde. Daj, ja ci to zrobię. A nie, to sam uczynnie opada. Nie, bo nie, no, w tym nie włączyłeś Sania. Jak to nie? No przecież wyciągnąłem. Nie, zobacz. Słuchaj, musisz się nachylić tu. No. Tu się nachyl. No widzę je od tu. Nie, tu się nachyl. Ja ci pokażę. Jesteś nachylony, widzisz to? Widzisz grzybek? No. Patrz, to jest włączone. I tak, i to nie ma
to nie ma prawa spaść. I teraz odpuszczasz. Będziesz wiedział? No. Mocno do góry musi pstryknąć. I wtedy jest w stanie. Chyba pójdę po buty. No idź po buty. Ja czekaj! Nie denerwuj się. Po gaz. I gaz! Chyba nie glebne, nie? Nie. Chyba nie glebnie. A jak glebnie, to trudno. Niech sobie sam przygazuje. Pierwsze chcesz przygazować? O Jezu. To tak wali z tej rury, no. Przygazuj sobie. Tamtym? No, tamtym. No tam. Pięknie, nie? Mama! Mogę zaprezentować! Ale to tak chyba nie można mocno, nie? Na nie. Razie, nie, chyba. Nie. Na dotarciu. A ty to już byś, ja nie wiem. Nie! Lamanetował. Nie, ja nie! Daj chyba tak. Przekręcimy Tomkowi kamerę. Może się wywali. Ale ja się chyba bardziej cieszę od Tomka, że na motorze. Jeny, co on będzie wyczyniał? I ja to jeszcze... chyba nie, bo to było jego marzenie od chłopaka. No. Ale mi kurde się ręce trzęsą. O, Bleku idzie na pierwszy rzut. Nie no, nie denerwuj się, Tomek. Spokojnie sobie jedź, nie... Powoli, powoli, żeby nie glebnął, bo szkoda na plastiku. Co na plastiku? A no, to po co pojedzie? Trzymaj, kas. Aha, kas, zapomniałem. Ty jesteś model. Ale tak to jest, widzisz, jak po wielu latach w końcu ma się swój motocykl wymarzony. Tylko żebym się nie glebnął. Tylko żebyś się nie glebnął. Nie, na dół jedynka, a reszta do góry. Ruszył, ruszył. Skup się, Tomek. On mocny jest. No. I pojechał. No i pojechał. Słuchajcie, tak się cieszę. W końcu Tomek ma swój motocykl. A ty się cieszysz, Kuba? A ja się cieszę najbardziej ze wszystkich. Tak? Tak. Do naszego lasu będziemy mogli pojechać. No. No. Będzie kozacko. I Klaudia, ty też będziesz mogła pojeździć sobie? Czym? No, tym motorem. Tym? Tym. No gdzie? Kajosem będziesz mogła. Jakiego kajosa? A, to no 180 jest twoja. Kto? Skład. Kajos, skład. Ciekawe, czy podjazd zrobi. Podjazd dawaj! Podjazd dawaj! Nie. No czemu? Nie, nie, podjazd nie. Podjazd dawaj! Nie bój wyglebie się. No nie, jak już zaczyna... Wójka jedziesz. Wójka jedziesz. Nie boję się. Jedziesz, dawaj. Nie udawaj. Wjedzie, wjedzie. Jak się wyglebie? Nie, no nie podjadę. Podjedziesz. Jedziesz. A gdzie to było? Dawaj. Dawaj. Gdzie to było? No widzisz. A to tak się podjeżdża? No, no, no. Odrobił lekcję, oglądał ekipę Blegopso. Jakby nie podjechał, to bym to nauczył. No. Jeszcze raz! Dobra! Tato, czekaj! Jak będzie coś, że mam się nauczyć, to albo dzwoń, albo krzycz, albo nie wiem. Albo pisz na telefon. Pisz na telefon, najlepiej. Jak czegoś nie będziesz wiedział. Będziesz mnie uciął? Tak. Yeah.
Dobra, muszę mu wskazówki dać jakieś. Teraz dziadek. No. To Godzięba i ta górka to jest już taty. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Tak jest. To już jest Tomka Góra. Teraz ja mu będę pomagał, jak się wywali. Dobra. Razem będziemy. Bo jak mu motor spod dupy wystrzeli. No. No tak to się mówi w żargonie naszym. No. No. Albo tak jak temu Marasowi. Albo jak Marasowi. Nie podjechał i poleciał motor, blum. No. Pod dupy. Tomek. Chodź tylko. Patrz, moment, moment. On chce jednak się wyglebić dzisiaj. Doczekałem się. O Jezus, nie wierzę. Myślałem, że długo, długo będę się męczył, kurde, tym kładziszem, a tu jednak. Jednak przyszedł czas, że trzeba było kupić. Wczoraj mnie zdenerwował. Górki zrobić nie mogłem. Nie, no tak nie będzie. Nie wierzę jeszcze. Kupiłem motocykl i nie wierzę. Nie wierzę jeszcze. Kupił motocykl. Moment, moment. Tam się podobało. Mamy, mamy to, mamy to. Ludzie, mamy to. Black Ekipa to jest Black Ekipa. Tak. Nie? Tak. Nic już więcej nie mam do powiedzenia. Wszystko w temacie, nie, Klaudia? W temacie jest w Black Ekipie masz Kajo. W temacie jest to, że wszyscy mają motory. Tak. Teraz to jesteśmy wielką ekipą. Ale gdzie jest Tomek? A będziemy jeszcze większą. A będziemy jeszcze większą. Właśnie, a będziemy jeszcze większą. Tak jest. Ja 10 milionów. 100 tysięcy, milion, 10 milionów. Może potem subskrypcji. 30. A może potem 30. Jedzie, jedzie nasz rider. A faktycznie, to jak mówiliście, jak się naciśnie, to to skręca samo. No. Skręca. Motocykl, jak dociśnie. No. Na podnóżek. Tak, Tomek, jeszcze raz graty wielkie. Podziękuj Klaudii. Dzięki, mama. Cały spocony. To parkuj brykę. A ile mu to godziny? Nawet nie 5. Oj, co ten Tomek na wyprawia na tych naszych miejscówkach, a na Łzowie to ja nie wiem. Na Łzowie to tylko tam nie prowadź. Trzymaj się. Będę go kuszki uczył. Wszyscy się trzymajmy teraz. A może tobie się teraz przyśni, że robisz wszystkie górki? Kurde się trzy. No i będziemy mogli... I o to teraz musisz dbać. No co? Albo i nie. Nara. Nara, bo to już jest 250. Nara. 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 Hej, lewa ekipa już jest teraz taka w komplecie. Wielka, że w komplecie. Jest w mieście. Jest w mieście. Nie wierzysz w to jeszcze? Nie. Ja myślałem, że betę weźmiesz, triala. Nie. Albo od lamanety. No ale... Padło na Kajo. Padło na Kajo.